Mamy mechanizm uczenia maszynowego, który tresuje sieć, która coś robi i ona to robi fantastycznie, lepiej od człowieka, ale nie wiemy jak ona to robi. Dzień dobry państwu. To już ostatni w tym roku komentarz. I ten sam fakt zobowiązuje do tego, żebym był dzisiaj nadzwyczaj powściągliwy, precyzyjny i mało złośliwy. Ale jak tu po takim roku, który wlas w kości głęboko, być powściągliwym, mało złośliwym i merytorycznym do końca? No, nie do końca się to uda, proszę mi to wybaczyć. Na początek zacznę od rzeczy Ogólnych. Warto, gdy kończy się rok, stwierdzić, kto był największym bohaterem tego roku i kto był największym draniem w mijającym roku. I pozwoliłem sobie urządzić taki subiektywny bardzo ranking, w którym wyniki okazują się takie. Zbiorowym bohaterem dla mnie. Mijającego 2023 roku są polscy rolnicy i polscy przewoźnicy, którzy skutecznie protestują na naszych wschodnich granicach przeciwko zalewowi wysyłanych przez oligarchów produktów rolnych i tanich ciężarówek, którymi usiłuje się wyprzeć polskich przewoźników z branży przewozowej w Europie. Tu zgadzam się z Łukaszem Warzechą i uważam, że właśnie te grupy zawodowe pokazały, czym jest polska racja stanu. Dziękuję panom i paniom. Jesteście dzielnymi, odważnymi ludźmi. Dzięki wam Polska przetrwa. Walczcie o polską rację stanu, bo nie robi tego ani jeden rząd, ani drugi. Niewielu posłów ma odwagę występować w obronie polskich interesów i niewielu polityków w ogóle tak definiuje. Polską rację stanu. Polską racją stanu jest handel między Azją a Europą. Polską racją stanu jest rozwój polski, korzystając z naturalnego położenia naszego kraju. I wreszcie polską racją stanu, co jest niezrozumiałe dla większości dzisiejszej, nazwijmy to wywyższając nieco tych ludzi polskiej klasy politycznej, polską racją stanu są dobre stosunki z sąsiadami. A że sąsiadów mamy wyjątkowo wrednych, to potrzeba nam świetnej dyplomacji. Dyplomatów, którzy wzbijają się na szczyty zręczności. już słyszę Państwa głosy, no tak, ale skąd wziąć takich ludzi? Są. Są pomiędzy nami, znam bardzo zdolnych, bardzo inteligentnych, bardzo ciekawych ludzi, którzy jakoż nie chcą się. Wbijać w tą polityczną magmę, widząc, co tam króluje, widząc, jacy tam są liderzy. Przecież tak naprawdę to w polskiej klasie politycznej nieco ponad normę wyrasta Jarosław Kaczyński, ale nie świadczy to w ogóle o tym, że jest specjalnym geniuszem. Po tym zresztą, co się podziało od października tego roku, trudno Jarosława Kaczyńskiego o geniusz posądzić, a cała reszta to knajaki poziom knajacki. Poziom no, którym nie ma się co szczycić pomiędzy innymi krajami. Oczywiście w każdym kraju jest utyskiwanie na klasę polityczną, bo tak się jakoś składa, że do tego zawodu lgną cwaniaki, oszuści, kłamcy i złodzieje. No ale mimo wszystko jednak spójrzmy na zachód Europy, tam jednak trochę ta klasa polityczna jest lepsza, choć nie sądzę, żeby miała lepiej w głowie. Maniery mają lepsze. Wiedzą, jak się je nożem i widelcem. Niektórych, albo większość naszych polityków nie posądziłbym o takie umiejętności nawet. Tak więc, bohaterem roku są dla mnie obrońcy polskiego interesu na wschodnich granicach, blokujący chamskie robienie interesów przez ukraińskich oligarchów kosztem Polski. Robienie interesów, w, oczywiście w porozumieniu z Niemcami. Kto jest antybohaterem tego roku? Kto jest draniem tego roku? Moim zdaniem bezsprzecznie draniem tego roku jest Ursula von der Leyen, zwana przeze mnie Ursulą von der Pfizer, winna gigantycznej korupcji w Unii Europejskiej, tolerująca ogromną korupcję i to, że posłowie oraz urzędnicy Unii Europejskiej. Biorą łapówki skąd tylko się da i gdzie się da. Pokazały to ostatnie afery, chociażby z Katarem, ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i z samą Urszulą von der Leyen, która odbyła szereg nierejestrowanych, nieoficjalnych rozmów z prezesem koncernu Pfizer Albertem Burlą. I w wyniku tych dziwnych konsultacji, a także pewnie za potrzebem męża Hajku von der Leyena podpisała. Umowy, z których kraje Europy, w tym Polska, a może przede wszystkim Polska, nie mogą się wyplątać od wielu miesięcy i będą jeszcze niewolnikami tych umów przez następny rok. Tak to Europa została obdarta ze skóry przez koncern Pfizer za czynnym pośrednictwem pani Ursuli von der Pfizer, Ursuli von der Leyen. I ona jest dla mnie draniem tego roku, antybohaterem. Twarz... Robienia z Unii Europejskiej de facto czwartej Rzeszy Niemieckiej. Bo Zjednoczone Państwo Europejskie z tym zawsze będziemy się kojarzyć. Co zresztą zauważył były ambasador Niemiec w Warszawie i w Warszał, jak to mówią miłujący pokój potomkowie nazistów, Arndt von. Loringhofen, and Freitag von Hoffen, syn zbrodniarza niemieckiego z czasów II wojny światowej, stwierdził, że prędzej czy później, będę o tym mówił w komentarzu, do Polski muszą przybyć oddziały niemieckie i muszą na stałe stacjonować w Polsce niemieccy żołnierze. Czym to się będzie różniło wtedy od Generalnej Gubernii? Nie wiem. Taka Generalna Gubernia 2.0 z Gauleiterem. No i to proszę sobie podstawić Nazwisko, które najbardziej pasuje, obecnie najbardziej pasuje do, tego, do tej funkcji, nazwisko urzędującego premiera, nominalnie jeszcze Polski, który już pojechał na salony europejskie, już tam się wdzięczył, już tam śmieszki swoje serwował. No i był tam traktowany tak, jak powinien, czy jak kelner lokaj i przynoszący kapcie w jednej osobie. Za to na pewno zyska jakąś. Posadę europejską i na tym mu najwidoczniej, najbardziej zależy. Nie ucieknę od tego, co się dzieje teraz, a mianowicie od tak zwanej walki o wolność słowa. Tylko rozłóżmy tę sprawę na czynniki pierwsze. Oto do 2015 roku w telewizji publicznej, w radiu publicznym urzędowali politrucy Platformy Obywatelskiej i dawni, dawni PZ owcy a może przede wszystkim dawni PZ obecnie Platforma Obywatelska, którzy pojmowali wolność i polskość tak, że tylko zwolennicy Platformy lub bardzo bliscy sąsiedzi tych zwolenników mogli występować na wizji i mieli do tego kwalifikacje. Dość powiedzieć, że na wizji Miał swój program pan Tomasz Lis, znany z nagłych ataków wścieklizny nieszczepionej. Te ataki zdarzają się przede wszystkim na portalu X, dawnym Twitterze. Jak państwo nie wierzycie, proszę sobie spojrzeć, ale doradzałbym albo meliskę, albo jakiś mały zaszczyk na wściekliznę, żeby się nie udzielał. To byli królowie tamtej anteny. Po 2015 roku nastąpiło już list dziobał bociana i przyszli pisowcy z panem Jackiem Kurskim na czele. Pan Jacek Kurski, twarz intelektualisty, czoło poorane głębokimi myślami, zaprowadził tak intelektua zwaną intelektualny nurt w telewizji publicznej, a więc wprowadził tam najbardziej wyrafinowaną muzykę, najbardziej wyrafinowaną rozrywkę, no i najbardziej wyrafinowane programy reporterskie, dość powiedzieć, że dziś to kojarzy się z poziomem panów takich jak, jak pan Prareira, jak, jak jego koledzy, jak pan Wildstein młodszy, czy jak pan Mucha z miedzianym czołem, opisani przeze mnie kiedyś jako gang Olsena. Dziś to oni są wyrzucani z kwikiem dość dużym z mediów publicznych, Dzięki czemu na całą Polskę niesie się krzyk, że oto gwałcona jest wolność słowa. Tak więc, jaki, jaka jest konkluzja z tej mojej przydługiej wypowiedzi? Otóż, za czasów Platformy, wolność słowa to monopol Platformy na informacje, rozrywkę, zarabianie i przepalanie miliardów, a za czasów PiS to monopol PiSu i jego aparatczyków, bo przecież nie dziennikarzy, na to samo. W tym samym czasie dziennikarze, prawdziwi dziennikarze są gonieni jak wściekłe psy. Urządza się na, nie, polo, na nich polowanie z nagonką, ze sforą ratlerów takich jak ten pan Prareira i cała reszta. I ta sfora ratlerów usiłuje zaszczuwać prawdziwych dziennikarzy. To się nie udaje, ale jest widowiskowe, można się pośmiać. Jeden z kolegów tych panów, też pracujący w telewizji, tłuk się z niejakim Jasiem Kapelą w formule MMA i dostał tam po prostu po zębach od wątłego, niespełna chyba wszystkich klepek pana Jana Kapeli. No, czyli okazało się, że nawet do czynności ulicznych ta grupa nie jest bardzo zdolna, ale na pewno jest bardziej zdolna do czynności ulicznych niż do czynności dziennikarskich, co pokazała przez ostatnie 8 lat. Przez ostatnie 8 lat królowała na antenie telewizji publicznej pani Lady Lichocka z tymi panami, których wymieniłem, i tak to się wszystko kotłowało. Okazuje się, że teraz, kiedy platforma w bardzo brzydkim stylu, o czym będę zresztą mówił, wydziera telewizję publiczną, radio i Polską Agencję Prasową PISowi, to już nie ma wolności słowa, no bo już nie ma PIS-u. Fakt, że niezależni dziennikarze ludzie posiadający yy, niezależne opinie, publicyści nie byli w ogóle zapraszani i nie będą zapraszani ani przez platformę, ani przez pis. Żadnej z tych partii i jej czynowników nie mąci spokoju. Po prostu Polska to my, mówi Jarosław Kaczyński. Polen już nie będę dalej ciągnął tego języka, powiem po polsku. Polska to my, mówi pan Donald Tusk. Teraz komu wierzyć? Czy tu czy tu wyrywają ten podstaw czerwonego sukna, rozrywając to wszystko w myśl poetyki Bogusława Radziwiła. Cytuję w tym momencie prozę Henryka Sienkiewicza, nawiązując do sprawcy tego nowego aktu targowiczki, nazwijmy to targowiczki medialnej, czyli do rzekomego potomka Henryka Sienkiewicza, Bartłomieja podpułkownika. Bartłomieja Sienkiewicza, który nie wiedząc co ma zrobić, bo przecież nie będzie czytał ustaw, bo to nie na jego głowę. Czyta książki w formacie 02, 05, 07 i 75. To jest, są główne lektury pana podpułkownika Sienkiewicza, więc na pewno nie psuje sobie głowy czytaniem swojego rzekomego przodka. A dobrze by było, gdyby czytał, bo by wiedział, jak to się odbywało drzewiej za czasów saskich. Tak jak dziś Polska zaczyna przypominać niestety czasy saskie. Wszyscy się kłócą, wszyscy się biją. Tymczasem Rzeczpospolita nie ma rządu, nie ma siły, nie wiadomo kto tu rządzi, aż wreszcie przyjdzie jakiś gajowy z Berlina czy też Moskwy i zarządzi tutaj jak zwykle swoje porządki. Tak to się może skończyć. Pan Sienkiewicz najpierw wysłał silnorękich zbirów, żeby wydali pisowi telewizję. PiS piersiami kobiecymi i Jarosława Kaczyńskiego zasłonił swoich czynowników, krzycząc, że to dziennikarze i nie wpuszcza i tam trwają jakieś walki. Pod budynkami telewizji zbierają się manifestacje emerytów i wszystko to jest nazywane walką o wolność słowa. PiS rozesłał wici, że 11 stycznia w Warszawie odbędzie się wielki marsz wolności słowa. Drodzy Kochani politycy, których wielu znam z jednej i z drugiej strony, wy nawet nie macie pojęcia o wolności słowa, bo dla was wolność słowa to jest monopol na czadzenie ludzi. Prawdziwa wolność słowa nigdy nie była ani zapraszana, ani promowana przez wasze media i w waszej epoce, i w drugiej epoce. I tak to już pozostało. Z klonikarskiego obowiązku dodam, że najpierw Podpułkownik Sienkiewicz wysłał silnorękich panów w skórach, żeby zabrali media. Jak to okazało się mało możliwe, prezydent zawetował zresztą 3 miliardy na media publiczne, bo okazało się, że już nie dwa jak za Kurskiego, tylko 3 miliardy będą potrzebne. Prezydent zawetował, więc Donald Tusk lekką rączką mówi: Nie będzie na telewizję, to będzie na biedne dzieci, na psychiatrię dziecięcą a pieniądze na media obiecał z rezerwy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ciekawe, skąd tam tyle pieniędzy nabierze. Telewizja to droga zabawka. Heard Donald. Jak już Tusk z Sienkiewiczem spostrzegli się, że nie mogą dokonać zmian drogą na Rympał, to postanowili zrobić to, pudrując to nieco ustawami i prawem. I tak Bartłomiej Sienkiewicz przystąpił do likwidacji Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia i Telewizji. W międzyczasie spłoszony jak zwykle prezes Telewizji Publicznej, pan Matyszkowicz, zwiał. PiS miał problem, musiał mianować towarzysza Macieja Łopińskiego na jednodniowego prezesa. Towarzysz Maciej Łopiński, znany już w czasach PZPR-u, jako członek PZPR-u, przez jeden dzień był prezesem telewizji z ramienia PiSu, aż ktoś wpadł na pomysł, może to pan Prareira, a może ktoś inny, żeby prezesem zrobić pana Michała Adamczyka i tak dziś mamy z jednej strony jakiegoś pana Syguta, nomen nomen, a z drugiej strony pana Adamczyka i oni prężą piersi mówiąc, My jesteśmy, ja jestem wolnością słowa, a ja jestem większą wolnością słowa. Jak zwykle w takich awanturach wolność jest pierwszą ofiarą. Kiedy okładają się parasolkami i pałami. Także obie strony są nieco rozczarowane, bowiem myślały, że naród stanie murem za nimi. PiS myślał, że będą wielotysięczne manifestacje. I liczy jedna z tego na wielotysięczną manifestację, to się przeliczy, bo nikt nie będzie nikt to ma jest przy zdrowych zmysłach, nie będzie demonstrował w intencji 50-tysięcznych wypłat jakichś panów, którzy robiąc propagandę, dobrze na tym zarabiają, a to, że pobrali kredyty, no mogli nie brać. Tutaj nikt nie jest winien temu, że pan, państwo zaczęli żyć ponad stan. Teraz proszę wracać do republiki i tam po, pożywić się tym, co zostanie. No takie czasy. Cieńko. Jak się nic nie umie, tym gorzej. Na rynku zawsze można sobie poradzić. Tak jak jeden z ciekawych ludzi Mediów, czy człowiek, który zwrócił moją uwagę w tym roku i też zasługuje na miano takiej postaci roku, to jest pan Krzysztof Stanowski, który potrafił wykreować pewną nową jakość w dziedzinie nowych mediów, mediów internetowych. I z uwagą będę śledził rozwój jego inicjatywy, bowiem w takim kierunku właśnie mają zmierzać media. A bicie się o telewizję, o budynki, o kamery, o, o e, samochody jest w istocie wojną tylko o pieniądze. O to, żeby doić państwową kasę, ile się da, po kilkadziesiąt tysięcy pensji miesięcznie. I teraz emeryci, renciści i cała Polska ma stanąć w obronie wielotysięcznych pensji wyrzucanych właśnie z telewizji czynowników, na miejsce których przyjdą inni czynownicy, którzy też dostaną pieniądze z państwowych, czyli naszych, kieszeni. Na tym polega cała ta wojna. Ja się w to specjalnie nie mam zamiaru angażować, bo też nie o mnie tutaj chodzi, ani o nikogo, kto uprawia dziennikarstwo na jakim takim niezależnym poziomie. Państwu też doradzę, żebyście się nie emocjonowali zbytnio tym wszystkim, bo jest to taki teatrzyk, w którym tak naprawdę w ostateczności chodzi o pieniądze, władzę i wpływy, których nikt z nas, szarych ludzi, i tak mieć nie będzie, bo do tego. Są predestynowani ci, którzy własnymi ustami mają w naszym imieniu zjadać kawior. Spójrzmy, co przy końcu roku się jeszcze wydarzyło, bo na podsumowanie roku jeszcze będzie chwila nas w samym końcu komentarza. Zacznijmy od tego, że tak wyczuleni na opinię międzynarodową, pieszczoszki międzynarodowej opinii, jak Donald Tusk i jego koledzy, no muszą teraz zjeść kilka kwaśnych żab. I tak na przykład w New York Post ukazała się bardzo ciekawa analiza, w której y, y, mówi się o tym, że w Polsce jednak łamane jest prawo. Inna ciekawa analiza. Ukazała się na portalu The Spectator, ale może wcześniej przeczytam analizę z portalu The Hill. Bo jest bardzo ciekawa. Odnalazłem. Oto na przykład znany komentator telewizji Fox, Neil Gardiner, na Twitterze zamieścił taki oto tweet. Rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii powinni. Powinny zdecydowanie potępić ten atak na wolność prasy w Polsce. Donald Tusk powinien być oskarżony o anarchię związaną z przejęciem polskiej telewizji. Prezydent Duda twierdzi, że to posunięcie podważa konstytucję. Pięknie. I yy, wspomniany już New York Post. Problem medialny w Polsce właśnie eksplodował, gdy rząd wyłączył kanały telewizji publicznej. To mamy w lidzie tego tekstu. A, a dalej możemy na przykład przeczytać. Rząd polskiego premiera Donalda Tuska rozpalił polityczne ognisko. Opuściwszy trochę tekstu. Ta brutalna taktyka przekształciła praktykę relacji politycznych w wysoce upolityczniony dramat. O, proszę. To zły dzień dla wolności, gdy rząd wykorzystuje władzę państwową, aby zamknąć prasę w dowolnym kraju. To bardzo zły dzień dla Polski. Największą ofiarą będzie prawdopodobnie różnorodność opinii w polskich mediach. I spectator, o którym już mówiłem. Liberalni demokraci w Polsce przy, przyjęli stan wojenny. Nowy lewicowy rząd próbuje wprowadzić demokrację w cudzysłowie siłą. 20 grudnia Polacy byli świadkami zamachu stanu w Biały Dzień w TvP. Nadawcy państwowym szturm na wolność słowa. To najnowszy sygnał, że liberalne osobistości, kierujące nowym rządem, choć dalekie od mandatu wyborczego, nie będą cierpliwie, cierpliwe w przekształcaniu kraju. No i tam jest na konserwatywnym portalu Spectator. Jest też cała analiza, jak lewicowy rząd próbuje szybko wprowadzić swoją ideologię w życie i od razu w ciągu tych analiz, bo mamy koniec roku, więc dobrze zapoznać się z tym, co piszą o nas i mówią inni. Na portalu Trumpet Richard Palmer zamieścił znakomitą analizę, polecam Państwu, żebyście ją przeczytali całą, pod tytułem Czy Niemcy właśnie przejęły Polskę? Kilka cytatów z tego tekstu, bardzo ciekawego. I bardzo dogłębną, nie było tak dogłębnej analizy w polskiej prasie. A proszę bardzo, na rynku amerykańskim zdarzają się autorzy, którzy takie analizy potrafią zamieszczać. Polska z problematycznego dziecka Unii Europejskiej stała się gwiazdorskim uczniem, pisze Richard Palmer. Niemcy wyraźnie korzystają na wyborze Tuska. Były ambasador Niemiec, Ant Freitag von Loringhofen, napisał, cytat. Niemcy powinny skorzystać z tej szansy. Pan von Loringhofen postuluje dalej ściślejszą integrację sił zbrojnych Polski i Niemiec w podtekście i w dłuższej perspektywie przerzucenie wojsk niemieckich do Polski w interesie obu stron. Proszę bardzo. Syn nazisty wraca chyba do korzeni. Ale jednocześnie w analizie Richarda Palmera jest, są bardzo zastanawiające informacje, które nie krążyły w polskim obiegu. I na przykład jest taka informacja: w 2021 roku Polska wydała milion zezwoleń na pobyt migrantów spoza Unii Europejskiej, czyli dwukrotnie więcej niż którykolwiek inny kraj w Unii Europejskiej. Jest tu też wspomniana afera wizowa milion. Tylko w 2021 zezwoleniu. Pozostawię to bez komentarza. Jak jesteśmy przygotowani na nadchodzący rok? Rok, który będzie rokiem zagrożeń i trudnych sytuacji zewnętrznych, bo to już widać. Porównanie. Nasze siły policyjne. Hiszpania. Niewiele więcej mieszkańców niż Polska. W formacjach takich jak policja, gwardia cywil. I policje municypalne w Hiszpanii funkcjonuje ponad 200 tysięcy funkcjonariuszy, funkcjonariuszy, a mimo to cały czas hiszpańska policja alarmuje, że nie daje sobie rady. Tymczasem w polskiej policji mamy 100 tysięcy funkcjonariuszy, z czego teraz jak słyszymy, następuje lawina odejść z policji na emerytury, renty i różne inne sposoby wymigania się od służby. 100 tysięcy. O połowę mniej mamy policjantów niż Hiszpania, która krzyczy, że nie daje sobie rady, a my mamy przyjąć uchodźców. Warto zdać sobie sprawę, że tężeje podziemie kryminalne ukraińskie w Polsce. Przybiera coraz większe formy zorganizowania i dysponuje coraz większymi pieniędzmi. Za chwilę zaczną się korupcje, zastraszenia urzędników i polityków. W polskim rządzie już mamy co najmniej dwóch ministrów, którzy mają ukraińskie korzenie. Jest to pan Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i pan Tomasz Szymoniak, minister do spraw służb specjalnych. A więc sprawiedliwość i służby specjalne jakby w rękach Ukraińców. Oczywiście ci panowie powiedzą, że to jest krzywdzące dla nich, a ja upraszczam, ale dmuchajmy na zimne, żeby nie stało się gorące. Przestępczość diaspory ukraińskiej jest dwukrotnie wyższa w Polsce niż przestępczość Polaków. To już o czym świadczy. Więzienia pełne są Ukraińców aresztowanych za przestępstwa popełnione po pijanemu, szczególnie na drogach. To jest wielka liczba, o której w ogóle nie mówimy. Polska policja nie podaje tych danych, ponieważ wzbudzałyby niepokój społeczny. W dziedzinie chuligaństwa i drobnych występków Ukraińcy przodują. Za nimi idą inne mniejszości narodowe, jest ich po prostu mniej w Polsce. Gruzini na przykład są zaraz za Ukraińcami. Szczególnie dużo przestępstw, jeżeli chodzi o taksówki, przewóz osób. Ale teraz rząd Tuska, podpisując zgodę na tworzenie paktu migracyjnego, de facto sprawił, że będziemy do Polski przyjmować. Tych uchodźców, których nie życzą sobie w Niemczech, bo to tak będzie wyglądało. Dawniej z Niemiec do Polski przysyłano śmieci, które zakopywano potem w dziwnych miejscach, w wąwozach, w jarach i w lasach. A teraz będzie przysyłany ten emigrant, który nie nadaje się do niczego w państwie niemieckim. Nie miejmy złudzeń. Jeżeli do Polski będzie trafiał jakikolwiek migrant, to będzie to, mówiąc brzydko i niehumanitarnie, odrzut dokonany przez wszystkie inne kraje Europy Zachodniej z Niemcami na czele. Ci ludzie będą trafiać do Polski. Ciekaw jestem tylko, jaki mechanizm będzie trzymał ich w Polsce, żeby nie uciekali po wyższy socjal do innych krajów. Ale sądzę, że jak uszczeli się granice i wprowadzi dopłaty na przykład do tych uchodźców na głowę, to oni tutaj będą zostawać, a pieniądze kierowane z Unii Europejskiej do Polski w formie kredytu będą celowane... Odpowiednich Abdulów, Muhamedów i innych Oskarków, którzy będą otrzymywali swoje dole, bo nie będzie można wydać tych pieniędzy na nic innego. Także, jak Państwo myślicie, że mechanizm ekonomiczny sprawi, że oni znów uciekną, to tak nie będzie. Oni tu będą dostawać swoje dopłaty, tak jak Ukraińcy dostawali dopłaty i często dostawali wyższe pieniądze niż obywatele Polski. Tak może być i teraz, bo pieniądze, z funduszy unijnych będą kierowane ściśle na uchodźców. I ten mechanizm może tych uchodźców zatrzymywać w Polsce. A czym się będą zajmować? Jeżeli Państwo nie wiecie, czym uchodźcy z Trzeciego Świata, tak zwanego, zajmują się w innych krajach, to polecam taką edukacyjną wycieczkę do Göteborga, do Malmö, bo to blisko, to jest południe Szwecji, do Dzieńcy Linkedby w Sztokholmie, albo do Marsylii lub Neapolu. Zobaczcie. Jak wyglądają miasta, w których ubogacenie kulturowe właśnie nastąpiło. My to będziemy mieli za chwilę. Następnym krokiem ku ścisłej integracji będzie tworzenie Armii Europejskiej, której zalążki już są, o czym mówiłem wiele tygodni temu. I potem przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty euro, o czym Donald Tusk po cichu mówi. O czym Donald Tusk już dziś nie mówi, ano o tym, że. Podrożeje benzyna, bo o tym mówi minister finansów, i to o kilkadziesiąt groszy, bo wprowadza się nową daninę na rzecz państwa. Że nie cofnie się polskiego ładu, bo przestali o tym mówić w ogóle. A więc podatek zdrowotny bezprawny nadal będzie funkcjonował, nadal będą mordowane jednoosobowe działalności gospodarcze, nadal małe i średnie firmy będą prześladowane przez służby fiskalne państwa, no bo z czegoś te pieniądze muszą być. Więc najlepiej ogolić przedsiębiorców, bo cała reszta wymyka się kontroli. Nie cofną nowego ładu, bo nie widać. Wzrosną opłaty za energię lawinowo, za gaz. Wzrosną wreszcie daniny na ZUS, ponieważ ZUS jest bankrutem kompletnym. Mówię to wyraźnie, jasno, bo politycy, polityków na to nie stać, żeby to powiedzieć wprost. ZUS. Jest upadłą firmą. Funkcjonuje tylko dlatego, że jesteśmy coraz mocniej łupieni. Nigdy tych pieniędzy nie odzyskamy indywidualnie. O tym Donald Tusk nie mówi, tak jak też o innych swoich obietnicach. Natomiast wiemy, że będzie drogo, będzie ciasno, bo będą przyjmowani uchodźcy itd. itd. Tylko, że w 2022 roku 300 tysięcy. Przybyszów spoza naszego obszaru kulturowego zostało osiedlonych w Polsce po cichu przez PiS. Dziś mówi się, że ta, ten mechanizm przymusowej relokacji to jest 30 tysięcy uchodźców. Czyli Platforma musiałaby przez 10 lat przyjmować uchodźców, po 30 tysięcy według limitu europejskiego, żeby przyjąć tyle, ile PiS w jednym roku. A PiS krzyczy, że yy, walczy o bezpieczeństwo Polaków. By nie byli narażani przez wizyty obcych we własnym domu. Sami Państwo zobaczcie, jak te wszystkie zapowiedzi mają się do faktów. Teraz z innej beczki, żeby nie było że tego w Polsce tak źle. Według nieoficjalnych danych z Izraela od początku wybuchu konfliktu w strefie gazy wyjechało prawie 500 tysięcy obywateli. Około 30% firm izraelskich chyli się ku upadkowi. To jest Przemilczany efekt konfliktu w gazie. Innym przemilczanym efektem jest, a właściwie nie efektem, a zjawiskiem współwystępującym, jest wykrycie ogromnych źródeł gazu ziemnego w, Europe w izraelskiej strefie ekonomicznej morza. Jakoś tak się złożyło, że tuż przy brzegu strefy gazy. Teraz jak wiemy. Rezultatem inwazji na strefę gazy ma być przejęcie przez Izrael administracji czy współadministrowanie strefą gazy. Te dwa zjawiska mnie jakoś się łączą, ale jeżeli państwu nie, to znaczy, że ja już jestem zbyt uczulony na spiskowe teorie. Z innej beczki coś się zaczyna dziać, coś co jeszcze nie notowaliśmy, mianowicie konflikt maszyn z ludźmi. Brzmi to futurystycznie i nienormalnie, a no zobaczcie, na portal The Daily Mail. Portal Daily Mail publikuje duży artykuł analityczny pokazujący napady ze strony robotów na współpracowników ludzkich. I tytuł jest właśnie: Już się zaczyna. Już się zaczyna. Robot Tesli zaatakował człowieka. Robot Tesli zaatakował inżyniera w firmie Kiga Texas w okolicach Austin. Było to w roku 22 ale zostało przemilczane i dopiero teraz jest ujawniane. I jest ujawniona statystyka, że jeden na 21 pracowników współpracujących z maszynami odniósł już obrażenia w pracy z maszynami. Zaatakowany ten przypadek, zaatakowany przez maszynę inżynier Współpracował z maszyną przeznaczoną do chwytania i przenoszenia aluminiowych części samochodowych. Robot wbił pazury w inżyniera i nieco go pokiereszował. Nie miało to związku z funkcjami, do których był przeznaczony. Takie zjawisko, być może z takim zjawiskiem będziemy się spotykać w najbliższych latach coraz częściej. Oby nie. Konflikty robotów z ludźmi. Konflikty sztucznej inteligencji z inteligencją naturalną. Hmm. Sądząc po wynikach meczów szachowych, od czasów komputera Deep Blue mamy coraz mniejsze szanse. Ale może jestem tylko puszczykiem. Jakoś to przetrwamy. Na pewno to przetrwamy. Nieoceniony New York Post informuje nas o innej rzeczy. Oto były przewodniczący Partii Demokratycznej w hrabstwie Erie, Steve Pigan, Został w Nowym Jorku prawomocnie skazany za pedofilię. Skazany został na 364 dni więzienia i został zarejestrowany jako seksualny przestępca. Polityk Partii Demokratycznej Steve Piggin napadł na tle seksualnym na 9-letnią dziewczynkę. Przejaw dyskryminacji wobec pedofilii. Fox News donosi. Że w Betlejem w tym roku odwołano obchody Bożego Narodzenia. Władze Betlejem odwołały obchody, wszystkie oficjalne obchody Bożego Narodzenia, zakazały um, wszelkich ozdób świątecznych. Nie wolno wystawiać dekoracji świątecznych. Rzecznik prasowy władz Betlejem, samorządowych, na, oświadczył, organizowanie takich uroczystości. W ogóle jest niewłaściwe, podczas gdy w Gazie dochodzi do masakry i ataków na zachodnim brzegu Jordanu. Liczba chrześcijan w Gazie gwałtownie spadła po przejęciu władzy przez Hamas, czyli po 2007 roku. To są zdarzenia, które kończą ten rok, a które nie chcę komentować, bo Państwo sami sobie potraficie to ułożyć w głowie. Nie jest wesoło. Z ciekawostek polskich oto Andrzej Szeptycki z rodu tych szeptyckich ukraińskich właśnie został ministrem pod sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Będzie tam odpowiadał za współpracę międzynarodową. A więc dołącza do grona Adam Bodnar, Tomasz Siemoniak i wielu nieujawnionych jeszcze ludzi z korzeniami ukraińskimi, którzy są w polskich władzach. Z tego, co wiem, to już ukraińska diaspora organizuje się do tego, żeby tłumnie uczestniczyć w wyborach samorządowych. A pan Bodnar już nieraz zapowiadał, że w wyborach samorządowych należy Ukraińcom nadać prawa wyborcze. Mają pesel mogą dostać prawa wyborcze. Co państwo na to? Dłużej będziemy nieaktywni nieczynni, to nam to zrobią. Ponieważ ludzie bierni są traktowani jak niewolnicy. W Innym rejonie Polski wybuchnie niedługo awantura, a mianowicie na awanturę zanosi się od 8 marca, czyli to nie wcale nie ma związku z Dniem Kobiet. W tego dnia będzie miał premierę film Biała Odwaga Marcina Koszałki, opowiadający o Goran Folku. Film nie był konsultowany z IPN-em, co wiem już z oficjalnych oświadczeń IPN-u, a zanosi się na wielką awanturę na Podhalu, ponieważ. Z, ze scenariuszy, które docierają, z wersji scenariuszy tego filmu, wynika, że film będzie pokazywał masową kolaborację górali z Hitlerowcami. Zobaczymy, film będziemy oceniać, ale samo to jest niepokojące, bo nie powstał żaden porządny film o kurierach tatrzańskich. Był, był film Trzecia Granica, ale tam, ponieważ to za PRL-u jeszcze zrobione. To tak nie było to wszystko wprost powiedziane. Nie ma filmu o ogniu Józefie Kurasiu, pięknym bohaterze, takim kmicicowskim, który zasługuje na film fabularny. Ale za to zarówno PiS, Polski Instytut Sztuki Filmowej, jak i Ministerstwo Kultury masowo dofinansowywało przedurne komedyjki, romanse komediowe, osadzone w realiach. Niby warszawki, ciągle ten sam most pokazywany, i kilka ulic, gdzie są w miarę budynki do pokazania, i problemy młodych, wykształconych, bogatych z dużych miast. Problemy debili, które usiłują nam się pokazać jako problemy współczesnej młodzieży. Nie będę wymieniał tytułów tych filmów, bo jest ich napęczki, i każdy z nich jest dotowany przez PISW i przez Ministerstwo Kultury, także za czasów. Pana Glińskiego, który teraz będzie roczki umywał i krytykował. Ale to szkodnik straszliwy dla polskiej kultury. Piotr Gliński, zapamiętajcie, żeby już nigdy nie został miejscem kultury. Dziś ministrem kultury jest podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, który czyta, jak mówię, 07 albo 05, w zależności od tego, ile ma czasu. No ale to nie wiem, czym oni się różnią. Także z Warszawy informacja. Kardynał Kazimierz Nycz, znany nam tutaj z Krakowa, promotor słynnego księdza Kazimierza Sowy, któremu zapewniał nietykalność. Podał się do dymisji, zrezygnował z urzędu arcybiskupa warszawskiego, choć jego termin upływał dopiero w lutym 2025, wtedy osiągnie 75 lat. Ze źródeł kurialnych wiemy, że stało się to na skutek stanu zdrowia. Księdza Kardynała, a więc nie będę pastwił się nad księdzem Kardynałem, bo chorych należy nawiedzić im pomóc, a nie ich krytykować. Zobaczymy, kto zostanie nowym metropolitą Warsza lewobrzeżnej Warszawy. Ciekawy tekst a propos niedawnej pandemii, także, ale także odsłaniający kulisy amerykańskiego systemu opieki zdrowia. Ten system warto też porównać z systemem, który jest u nas w Polsce i w innych krajach europejskich, a szczególnie w Polsce, bo tu żyjemy. Portal The Hill. Sektor prywatny wykupuje opiekę zdrowotną. Prawdziwym problemem jest znak to, że dlaczego lekarze tak łatwo się sprzedają, pyta portal The Hill. Kto jest właścicielem twojego gabinetu lekarskiego? Retoryczne pytanie. Odpowiedź, fundusze Private Equity. Tu liczą się tylko dochody. Analiza dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale warto ją ekstrapolować, rozciągnąć także na Polskę. Prywatyzacja służby zdrowia, prywatyzacja zysku ze służby zdrowia nastąpiła w czasie pandemii, kiedy niesprawdzone dziwne substancje były masowo serwowane, a zarabiały na tym całkiem konkretne koncerny. Jeszcze z protek warszawskich zobaczcie Państwo, jak biedny generał Mariusz Dąbek który był na emeryturze i miał orzeczenie o trwałej niezdolności do służby w policji, a był rozpatrywany na funkcję komendanta głównego policji, został utrącony wcale nie dlatego, że nie nadawał się zdrowotny, przynajmniej według dokumentów, tylko dlatego, że puszczono plotkę, iżby był związany z tak zwanymi czyszcicielami kamienic. Oczywiście tutaj jest cały tekst o tym, że to. Absolutnie nieprawda, nigdy nie było to prawda. Generał Dąbek był w Krakowie, nie dał się tu poznać z najlepszej strony. A funkcja komendanta głównego przeszła mu koło nosa. Tak pisze przynajmniej Rzeczpospolita, że biedny Mariusz Dąbek nie udało się. Jest inny, pełniący obowiązki komendanta głównego. Zobaczymy. Podobno fachowiec i to dobry, ale ja akurat na ten temat się nie będę wypowiadał, bo o kim ja powiem dobrze, to zaraz ma kłopoty. O krwawej w Pradze, która w tym tygodniu się wydarzyła, to mało chcę mówić. Właściwie możecie Państwo o tym przeczytać. Odbyła się na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Tak to jest, jak zamiast filozofować, filozofowie biorą się za wyrównywanie rachunków. Wtedy staje się niebezpiecznie. Rządy filozofów od czasów Platona bardzo brzydko pachną. Na podstawie incydentu na Wydziale Filozoficznym w Pradze wnioskuję, że filozofów należy jak najszybciej odstawić od wszelkiego wpływu na sprawy publiczne. Chciałbym Państwu polecić, tak jak w zeszłym tygodniu, jeszcze w tym tygodniu, zwrócić Państwa uwagę, że właśnie początkiem nowego roku odbędzie się premiera bardzo ciekawego, bardzo ważnego i robiącego duże wrażenie filmu Wandea. Zwycięstwo albo śmierć. Filmu opowiadającego bohaterskie losy jednego z przywódców powstania w Wandei, generała szaret. Warto to obejrzeć, ponieważ cała poprawna Europa oczywiście przemilczy ten film, a nasi krytycy będą fąfać nohami, bo im się to nie spodoba, bo tam w całym filmie jak już go obejrzałem, nie ma ani jednego bohatera o skłonnościach angielskich. Wszyscy francuscy patrioci. Wandea, zwycięstwo albo śmierć, polecam. Piękne kobiety, piękne stroje, a przede wszystkim cudowna historia o wierności Bogu, krzyżowi, tradycji i o bohaterstwie. Do końca do śmierci. I z takich zapowiedzi jeszcze. Zapowiedź tego, że właśnie zaczynam objazd po Polsce pod hasłem Rebelia 24. Będę jeździł po Polsce i zagrzewał Państwa do tworzenia nieformalnych zrębów ruchu obrony Polaków w Polsce. Paradoksalnie trzeba tworzyć ruch obrony Polaków. Twórzmy ruch obrony Polaków w ramach wszystkich istniejących struktur, które już teraz są, niech one się jednoczą, niech rozmawiają. Pierwsze moje spotkania 12 stycznia w Nowym Targu i 13 stycznia w Gorlicach. Cała lista będzie publikowana przy okazji moich cotygodniowych komentarzy. Chciałem Państwu życzyć mimo wszystkiego, mimo tego, że ta treść mojego komentarza jest dosyć przytłaczająca, to jednak dużo dobrych chwil w nadchodzącym parzystym. W 2024 roku. Czasami rok wygląda nie najlepiej na początku, a potem okazuje się, że jest dobrym rokiem. Oby to był dobry rok dla naszej wolności, dla naszej ukochanej ojczyzny, dla naszych rodzin, dla naszego życia. I abyśmy ciągle byli związani z wartościami, bo to nam daje siłę. Nie bójcie się Państwo tego, co wisi na niebie. Ważne jest to, co mamy w sercu, w sobie, bo tylko Wtedy nas złamią, jak w środku będziemy mieli pustkę. Więc budujmy w środku siłę. Będę starał się do Was przyjeżdżać, pomagać Wam, objaśniać, zagrzewać i organizować. Ruszajmy. Zdrowia i wolności. Dzisiaj przygotowałem Państwu dwa wiersze, takie na koniec roku. Nie będą zbyt ciężkie, proszę się nie obawiać, ale będą zawierały takie przesłanie życzeń, które. Do państwa kieruje w ostatnim komentarzu w tym roku, pańskim 2023. Pierwszy wiersz o róży. Oden pisał: Róże rosną bez rozkazu. Tak, nawet te czerwone ze wstydu, zdające sobie sprawę z własnego banału. Nawet one mają wolę pięcia się w górę. Róże są jak niecierpliwa klepsydra której zabrakło piasku i rozsądku, aby wątpić w swój ucięty koniec. Ta róża jest jak urwana sonata, która zadławiła się ostatnią kroplą. Codziennie patrzę w okno i widzę smutek samotnej, banalnie czerwonej róży. I wiersz Krakowski, Krakowski wiersz na koniec roku. Kilka godzin, czas srebrzysty, odpędzone wszystkie mary. Księżyc zerka tuż z bramy. Dziś z aniołem mamy sztamę, drań flirtuje, rzęsą głaszcze, masz karonom zerka w paszcze. Ktoś obrók tajemnie stuka, każdy uśmiech jest jak sztuka. Kraków iskrzy, kręci w nosie, dorożkarzom skrzypi w głosie. Pewna elegancka dama płynie właśnie po Sławkowskiej. Takie tu się snują drama pod figurą Matki Boskiej. Żyj prawdziwie, kochaj szczerze, zanim wszystko czas zabierze. Paweł Krakowski. Koniec roku. Niezmiennie polecam Państwu książki wydawnictwa Gadowski, także tą najlepiej sprzedającą się ostatnio, czyli obronę świata mojego autorstwa. To jest taki poradnik, jak znaleźć się w szybko zmieniającym się świecie i jak bronić lokalizmu, jak budować lokalizm i przeciwstawiać się globalizmowi. Gruba, ale dobrze się ponadczyta. Druga to jest: o, chciałem odświeżyć w Państwa e, świadomości y, bardzo dobry thriller Artura Kawki i Moniki Wysockiej, Ja Poseł Ojciec Chrzestny. Szykujemy nową premierę książki Artura Kawki. Więc, zanim premiera nastąpi, to tutaj mamy. Taką rzecz. Książka szczególnie aktualna dziś, gdy wojna Ukrainy z Rosją uświadomiła nam, że część elit europejskich nadal nie zrozumiała, że handel z Rosją finansuje mordowanie niewinnych kobiet i dzieci. W tajemniczych okolicznościach ginie jeden z posłów do polskiego parlamentu. No i tutaj zaczyna się akcja ja, poseł Ojciec Chrzesny. W tej samej tematyce bardzo ciekawa rzecz Georgia Roberta Elforda. Diabelska Gwardia. Nowy front byłych oficerów SS. Indochiny, francuskie. Legia Cudzoziemska. Czyta się to z wypiekami na twarzy. Jednym tchem to przebrnąłem w jeden wieczór. A książka ma 480 stron. Więc naprawdę świetna historia, zupełnie nieznana. Kongo Miller i koledzy SSmani na frontach wojny najemniczej. Diabelska Gwardia. Robert, George Robert. Ilford. Trochę z innej perspektywy spoglądania na świat, nieżyjącego już Rolanda Badera. Socjalizm monetarny, źródła inflacji i środki zaradcze. To jest autor ulubiony przez pana Kluskę, więc to już mówi samo za siebie. Naprawdę ekonomista, który wie, co pisze, i w swoich. Niezbyt grubych książkach wykłada wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat współczesnej ekonomii. I trochę o manipulacjach. Psychotechnika, dezinformacja, oręż wojny Władimira Wolkofa to dzieło klasyczne od tego trzeba zaczynać, kiedy studiujemy metody manipulacji i wpływania na innych. To od Wolkofa zaczynamy. Czyli to jest zbiór wszelkich znanych do niedawna metod wpływania na naszą. Świadomość znanych do niedawna, bo teraz już mamy trochę więcej metod, ale człowiek jest ciągle ten sam. Dezinformacja oręż wojny Wladimira Wolkowa. I Wladimira Wolkowa, krótka historia dezinformacji od konia trojańskiego do internetu. Niezwykle ciekawa, zajmująca lektura. Tak, aby się troszkę przygotować do tego, co, co będzie nas czekało w przyszłym roku. I z tej samej dziedziny, klasyka. Roberto Cialdini, preswazja, jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Legendarny znawca, technik wpływu Roberto Cialdini, uznawany za jednego z największych ekspertów w tej dziedzinie na świecie. Najnowsza publikacja zbierająca wyniki współczesnych doświadczeń w tej materii. Z innej dziedziny, ale jak najbardziej na czasie, Zbigniew Nowak, Apteka Natury ma leki na wirusy. Warto wiedzieć, czym się posiłkować naturalnie, aby wzmocnić swoje zdrowie. A skoro zdrowie to też nowy miesięcznik, Zdrowie bez leków, który wiecie Państwo, że zawsze polecam, jak wychodzi, co tym razem szokująca historia medycyny pióra Jacka Safuty profesor Andrzej Frydrychowski, uzdrawiające moce adaptogenów, profesor Bożena Muszyńska, najlepszy specjalista w dziedzinie grzybów leczniczych, tym razem lecznicze siły białoporka brzozowego, Zbigniew Nowak, którego właśnie pokazywałem książkę, głuk zapewnia sercu energię, zioła przy zapaleniach dróg moczowych, nieznane oblicza znanych leków, doktora Michała Lange, Aronia, owoc dla współczesnego człowieka Zbigniewa Nowaka. Z jednym słowem, zdrowie bez leków, wydanie grudniowe. Nie, to już styczniowe, przepraszam. Wydanie styczniowe, styczeń 2024. I dla tych zdrowych i odważnych, świetna książka ze znakomitymi zdjęciami. Znany Państwu Jacek Pałkiewicz. Tym razem przedstawia swoją Syberię. Syberia Jacka Pałkiewicza. Książkowy bestseller, który doczekał się już ósmego wydania inspiruje dwa pokolenia polskich podróżników. Rekomendowany przez Royal Geographical Society. Jacek Pałkiewicz, Syberia. Świetne ilustracje. Świetna książka. Przygoda. Przy samym czytaniu, a dla pań, które. Będą znudzone tym, jak mężowie czytają o Syberii. Polecam w świecie absurdu znakomitą komedię naszej ulubionej autorki Moniki Koszewskiej z Sopotu. Czyta było w sam raz mądre, uczące i dobrze napisane. W sam raz na długie zimowe wieczory. Miłej lektury. Dla piękności niewieście i nie tylko, ale niewieści przede wszystkim mamy tutaj perfumy Bizans. Firmy rocha z Paryża prosto. Jak Państwo wiecie, Imperium Wschodnie Bizantyjskie o tysiąc ponad lat przetrwało Imperium Rzymskie. Tajemnica kryła się w różnych dziedzinach, ale w zapachach też. Bizans, zapach Bizancjum, prosto z Paryża. I dla zdrowotności tym razem Artemizin, bylica piołunu, regulująca trawienie i yy, przeciwko robakom, mówiąc krótko. Artemizin. Suplement diety. Gęba mi się śmieje, bo nam dopisują dobrodzieje. I mamy już Niezłą sumkę od Was na portalu Patronite. Zbliżamy się do granicy 20 tysięcy, a więc niedługo przystąpimy do produkcji specjalnego podcastu o te historii terroryzmu i terrorystach, których spotkałem, a także innych zdarzeniach ciekawych. W niedługim czasie dla sponsorów zostanie, dla naszych donatorów, patronów zostanie już udostępniony. Film w ostatecznej wersji, film dokumentalny, jaka ja wtedy byłam ładna. Yes. I, i ten film już jest udostępniony na naszym portalu, możecie Państwo oglądać. Prosimy o wszelkie uwagi. Ten film jest udostępniony kilka tygodni przed tym, jak zostanie udostępniony wszystkim na portalu YouTube. Więc jeszcze Państwo możecie wnosić jakieś uwagi, mówić o tym, co sądzicie o tym filmie. On Traktuje o bardzo trudnej dziedzinie, która niestety teraz będzie promowana przez ten nowy rząd, o manipulacjach przy płcie, płci jako takiej. Zdawałoby się, że to jest niemożliwe, a jednak okazuje się, że narasta taki problem. Ten film właśnie o tym mówi. No A poza tym szykujemy się do nowych spotkań, do trasy Rebelia24. Jeżeli Państwo macie jakieś sugestie, patroni, Chcecie pomóc w urządzeniu czy to spotkań, czy potem już grup działania, bardzo prosimy o kontakt, o wszelkie sugestie i namowy. Dziękuję bardzo, że Państwo dopisujecie. Dzięki dobrodziejom takie media jak my przetrwają, a będą to już media unikalne, jak Państwo zobaczycie, bo ci wszyscy, którzy wylatują teraz z telewizji publicznej, to oni nie za bardzo. Są w stanie coś swojego założyć i robić. Obym się mylił, bo im więcej kwiatów kwitnie, tym lepiej. Dziękuję bardzo Dobrodziejom i polecam się wdzięcznej pamięci. Dziękuję bardzo.